Witam Was, moi kochani, z tej strony Ryoko. Dawno mnie nie było, ale wróciłem, tak? Pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć wczoraj, mówiłem o tym na streamie, tym, który nagrywałem z gry The Forest. I powiedziałem Wam, że powiem Wam to dopiero dzisiaj, jak będę nagrywał Counter-Strike'a, bo to jest związane właśnie z CS-em. Aczkolwiek. Już dawno kupiłem sobie bilet na IEM w Katowicach, który odbędzie się 2, 3, 4 marca 2018 roku w naszym już legendarnym, można powiedzieć, spotku w Katowicach. Kupiłem sobie karnet 3-dniowy, kosztował 150 zł. Teraz z tego co się orientuję, to jest trzecia tura, ale dokładnie już nie przywiązywałem wagi do daty, kiedy będzie. Czy już była nawet w sumie. Bo już ten bilet mam, ale wiem, że jeszcze będzie trzecia tura, więc jak ktoś nie ma jeszcze biletu, to może sobie wyszukać w internecie, kiedy będzie trzecia tura, skoczyć do Empiku i taki bilet sobie załatwić. A dzisiaj chciałem Wam pokazać mniej więcej. Znaczy, no, pokazać. Kurde. Większość graczy zna ekonomię w grze Counter-Strike Global Offensive, ale nowi gracze, tak samo jak Silvery 1, nie znają tej ekonomii, bo kupują sobie P90 bez armora i cisną prosto przed siebie. Ale dziś omówimy pierwsze trzy rundy, pierwsze trzy ważne rundy, bo tak naprawdę pistoletówka jest bardzo ważna. Pistoletówka też ma jakieś znaczenie, aczkolwiek, no, jeżeli się gra już na profesjonalnej scenie, to znaczenie traci sens, bo nawet taki Pasza Biceps może grać eko, a rozłożyć kolesia, który ma armor, AWP i wszystkie granaty. Więc. W tym przypadku akurat ta ekonomia inaczej jest rozgrywana, ale jak mówię, ja nagrywam na razie dla graczy, którzy mają Silvera 1 i dopiero zaczynają grać. Więc zaraz omówimy sobie tą ekonomię w pierwszych trzech rundach i mniej więcej pokażę wam, jak to tak naprawdę powinno działać. Mikrofon już mam. Dostałem od kolegi słuchawki wraz z mikrofonem. Już z Genesis. Zobaczył, że mam fotel, klawiaturę z Genesis, bo klawiaturę też musiałem na szybko kupić nową. To stwierdził, kurde, zrobię mu prezent i kupię mu też słuchawki z Genesis. Jeszcze dodatkowo kupiłem sobie bluzę z Virtus Pro, aktualnie na ten IM. Mam nadzieję, że Virtusi wyjdą z grupy. A teraz zaczynamy. Jak widzicie, mamy pierwszą rundę pistoletówkę, która jest bardzo ważna, więc widzicie, no, nie mogę kupić armora, bo już mam. Ale pierwsze co, wchodzimy w sprzęt i kupujemy kamizelkę kuloodporną. Nie kupujemy tej z hełmem, ponieważ pistolety podstawowe są w stanie już nam dość. O kurde. Potrafią nas zabić tak naprawdę na strzała. I no nie potrzebujemy tego. Kurde, nie chciałem po prostu w moich trafić. I oczywiście tak, jak mamy wygraną plus bombę podłożoną, to możemy już grać jakimiś PM-ami. Najlepiej. Co ja bym wam tu mógł poradzić? No, ja gram aktualnie Maćkiem, tak? Bo to jest najtańsza broń, jeżeli chodzi o PM-y. I niczego innego nie biorę, tak? Kupuję sobie albo Maka 10, MP7 albo UMP45. Weźmiemy sobie Maćka. A jak oczywiście mamy przegraną rundę,
Kurde, w kogo tu strzelać? Jak mamy przegraną rundę, oczywiście pierwszą, ale mamy pakę zaplantowaną, to warto zagrać sobie eko, żeby mieć już pieniądze na... O kurde, MK. Żeby mieć pieniądze na następną rundę, tak na fulla. Jak widzicie, zagrałem sobie takiego forsika i już zgarnąłem M4A4. Jeżeli chodzi o antyterrorystów, to sprawa wygląda podobnie, w tym, że jeżeli pierwszą rundę pierwszą rundę pistoletową przegramy, to warto polecieć w jakiegoś Forsa, najlepiej kupić sobie 5-7a. No nie polecam Digli, tak? Nie polecam Digli, bo... O kurde, ciężko. I nie wychylajcie się, przede wszystkim nie wychylajcie się bezsensownie. Rzućcie sobie po jakimś granaciku. Wyczekajcie ich. Rzućcie flesza. Ja akurat tam oślepiłem moich. A to mój. Jak macie już bombę podłożoną? A się nie popisałem. Nie no. Dawno, dawno nie grałem w ogóle w CS-a. Dzisiaj jestem po pracy. Ale to mnie nie usprawiedliwia, żeby tak strzelać i to jeszcze do botów. Coś mi trochę przycina, jak nagrywam. Nie wiem czemu. Ale widzicie, już w następnych rundach te pieniądze wam się zbierają. Zbierają wam się te pieniądze i możecie później już dysponować większą gotówką, możecie sobie na więcej rzeczy pozwolić. A jak idziecie na Mirażu na B, to polecam takiego fleszyka sobie rzucić. O, jeden jest na szorcie. I na plancika gramy, tak? Trzecią rundę, no zazwyczaj gra się eko, znaczy eko, kurde, forsa albo fulla, zależy ile mamy pieniędzy. Najlepiej mówię, jeżeli mamy pierwszą rundę przegraną, ale mamy pakę po stronie terrorystów, to najlepiej iść właśnie te eko, żeby później mieć jakieś tam pieniądze na tego fulla w trzeciej rundzie. Jakiegoś sensownego, jakieś akacze. No nie zawsze jest tam awupa. Nie zawsze tam jest awupa, ale zawsze można jeszcze tak sforsować skaucikiem, tak? Jedna osoba może grać na przykład skautem, reszta akaczami. A jak już jest ta awupa, to zawsze może kontrolować tego mida. Pójdziemy sobie akurat na mida. Zobaczymy, jak to wygląda. Widzicie, gdybym miał AWP, bym teraz kontrolował sobie mida. Short, okno i konektor. O! Prawie. Sam zostałem. Pójdziemy na CT, albo nie, nie będę rozbijał. Dobra. Zobaczymy, czy ugram i warto sprawdzać każdą miejscówkę. Tam był. Przeładujcie wtedy, kiedy naprawdę musicie. Nie róbcie tego, co ja przed chwilą. O kurde. To się popisałem nade'em. Kurde, ostatnio w ogóle nie jestem w formie. Spadłem w ogóle z rangi, ale teraz zaczynam odrabiać, mam Golda 3. 2 miesiące nie grałem. 2 miesiące nie było mnie na YouTube, 2 miesiące nie grałem.
Ostatnio też miałem przerwę. Jakieś 2 tygodnie. Bo przestałem grać. No w sumie przestałem grać jeszcze wcześniej niż skończyłem właśnie nagrywać na YouTube. Kontrolują mida, tak? Kurde, ale muszę w nich wystrzelać. No tego bym się nie spodziewał, nie? Kurde, recoilów zapomniałem w ogóle. Nie pamiętam jak się strzela. Więc ze mną jest naprawdę źle. Naprawdę jest ze mną źle. Oni poszli na B. Dobra. CT sobie nie sprawdziłem. Teraz możemy tutaj podbiec. Tu zrobić fake planta. A dobra, nasz jest na CT. Kontrolujemy CT. Patrzymy oczywiście na minimapkę. Tam będzie. Tak mi się wydaje. A jednak. No i w sumie chyba to jest ostatnia runda tutaj. Zagramy sobie jeszcze po stronie antyterrorystów, żeby wam mniej więcej pokazać, na czym to polega. Tu nie wiem po co tego. Moim idem idą. Nie pamiętam jakie tu mam ustawienia. I chyba DPI mam zmienione, no ale to tam mi nie przeszkadza na razie. Dobra, wiem, że są tam. P2000, kurde, nie umiem tym grać w ogóle, nie? Kontrolujemy pakę. Jest na szorcie. Znaczy już nam idzie. I w ten sposób zagraliśmy 3 takie właśnie rundy. Więc przypominam. Pierwsza runda kupujemy Kevlar bez hełmu. Jeżeli wygramy, to gramy Forsa, czyli jakieś umpy plus armor, tak? Żeby w następnej, jeżeli drugą wygramy właśnie Forsem, to później ten, kto straci broń, ten, który zginie, może sobie dokupić akacza. Nie przekupujcie broni, bo to się po prostu nie opłaca. Wydacie tylko pieniądze, a broń zawsze może zostać na respie i na przykład drużyna przeciwna, która nie ma pieniędzy, dostanie się na waszego respa, podniesie tą broń i już mają większe szanse. Jeżeli gramy po stronie CT, aha, jeszcze po stronie Tero, jeżeli mamy pierwszą pistoletówkę przegraną, ale mamy podłożoną bombę, to oczywiście gramy eko, żeby w trzeciej rundzie już zagrać sensownego fulla. Strona CT jest bardzo podobna, jak już mówiłem. Tylko, że zazwyczaj po pierwszej przegranej pistoletówce gramy jakimiś 5-7ami najlepiej. No, kto się czuje na siłach, może zagrać diglem. Może spróbować, ale no mówię, digl to jest naprawdę no, dość mocna broń i trzeba dużo trenować. Następna sprawa, jeżeli wygramy pierwszą pistoletówkę właśnie po stronie CT, to gramy właśnie Forsa. A później, tak samo jak w Tero, gramy trzecią fula. Tu widzicie, no mam już ten,
Mam już ten kewlar oczywiście. Ja sobie pójdę na moją pozycję, którą zawsze kryję, jeżeli gram z kolegami. To jest moja pozycja. Tu sobie patrzę. Ale już rotuję, bo widzę pakę na A. Zazwyczaj rzadko chodzę kuchnią, jak rotuję. Zazwyczaj idę shortem. Albo w sumie tak jak tutaj. O, oni są dopiero na tej spawnie. O Jezu. Dobra, nie biegnę tam nawet. Nie będę tam nawet biegł. Ale dobra, jak widzicie, mamy rundę wygraną. Więc zagramy sobie. Ja sobie tak zagram. I jeszcze mam 1200, tak? Na dobrą sprawę. Ale w sumie nie wiem, czy mam. O, pokażę wam jeszcze takie, takiego flesza. Jak ktoś wam kryje shorta i nasłuchuje shorta, możecie zawsze, jak dostaniecie info, że ktoś biegnie, że dużo aparty na przykład na B, robicie coś takiego. I oni są w tym momencie oślepieni, wtedy możecie ich wystrzelać jak kaczki. Oni idą. Gdzie w sumie? Aha. Kurde, zaś mi nie wyszedł. Dobra, ale mam defa, mam defa. Będę cię coverował. Wow, dzięki. Jak widzicie, coverowałem go. Dobre słuchawki. Słyszałem. Nie ma co. I jeszcze wam pokażę takie fajne molo. No przy okazji, jak już tam wszystko wam omówiłem, jeżeli chodzi o ekonomię, to pokażę wam jeszcze takie molo, którego ja używam. Jak nie mam flesza, to zawsze rzucam sobie tak i skanuję. Później jeszcze dorzucam smoka, ale nie robię tak, że spadam. I zazwyczaj kampię tutaj, w tym miejscu. A jeżeli gram z botami, to nie muszę mniej więcej na to patrzeć, na to zwracać uwagi, oni idą midem. Są na zakręcie. Ta miejscówka jak coś nazywa się Snacks, jakby ktoś nie wiedział. P90 jazda, nie? No ej. Kurde, ej, patrzcie, jestem trzeci w tabeli. Kurde. Coś mnie naprawdę ścina lekko. Dobra, P90 jazda, raż rampa, nie? Suka bliet. Standardowe wejście na rush rampę. Co ja zrobiłem? Nie, zazwyczaj tak nie gram. O, mam one way'a. O, już zniknął. Kurde, czemu ja nie mam kałacha? Teraz ja muszę sobie kupić broń.
A spróbuję AWP-ą, tak? Zobaczymy, czy się wypaliłem z AWP. Ostatnio mam takie jakby szczęście. Jak strzelam z AWP, to jest tylko szczęście. Jak na złość nikt nie idzie. A bomba jest na B. Kurde. Te smoki mi coś dzisiaj nie idą. Dajcie zdofować, ej! Ty! Nie, nie będę tracił AWP. Mimo, że pieniądze mam, tak? Mam jeszcze 5900. Kurde, no scope'y to mi w ogóle nie wychodzą. Wczoraj grałem z Globalem w jednym teamie. I powiem wam, że... To, co on robił z AWP, to naprawdę, kurde... Nikogo nie ma na midzie, no. Co, oni się umawiają, jak oni chodzą? To będzie B. Jak on mi plecy zrobił? O kurde, ażem sobie wziął bota z bronią. Masz tu lepszą. Kurde, co ja robię, nie? Ja tak na co dzień nie gram. Znaczy teraz na co dzień tak gram. Ostatnio też byłem 62 godziny w pracy w jednym tygodniu. I jestem przemęczony, jeszcze w ogóle nie zdążyłem wypocząć. Miałem jeden dzień wolnego tylko. Dostał! Jest gdzieś na CT, dobra. Wykończył go. Ale ten pierwszy strzał ładnie mi poszedł. Później to już było... Rack Gaming. Ostatnia, dobra. Jest ostatnia runda. Dobra, oni pójdą tam, ja sobie pójdę tu. Ho-ho! Nie! AWP to nie moja broń, zdąży już chyba przejść na Tetrisa nawet.
Dobrze, że to są boty, nie? W normalnym meczu bym poległ już. Już bym poległ. Normalnie, co ja robię z AWP, to jest kurde porażka, tak? Tak naprawdę to jest porażka. I nie wiem, co się ze mną stało. Kiedyś grałem po prostu lepiej, a teraz totalne dno. Totalne dno. Ale jak mówiłem, przypomnę jeszcze raz, jeżeli gracie po stronie terrorystów, pierwszą pistoletówkę kupcie tylko Kevlar bez hełmu, bo USP, P2000, Glock potrafią. Glock to jeżeli gram po CT, to też kupujemy po prostu armor bez hełmu, bo te trzy pistolety startowe powodują strzale w głowę tak naprawdę śmierć, więc nieważne czy masz Kevlar, czy z hełmem, czy bez, pestka i cię nie ma. Dobra, jeszcze raz, od początku. Jeżeli gracie po stronie terrorystów i antyterrorystów, pierwszą rundę kupujcie tylko Kevlar. Kevlar bez hełmu. Strona terrorystów, pistoletówka wygrana, kupujecie w trzeciej, w drugiej rundzie już jakieś UMP plus armor. Już może być nawet z hełmem, choć z tego co wiem to niektórzy na wyższych rangach nawet kamizelki z hełmem nie kupują, ale to mniejsza z tym. A jeżeli przegracie po stronie terrorystów pierwszą pistoletówkę, ale macie bombę podłożoną, gracie eko. Jeżeli chcecie mieć pieniądze na trzecią rundę, na jakiś sensowny full, to grajcie właśnie drugą przegraną z bombą eko. Strona CT, jeżeli wygracie pierwszą rundę, grajcie Forsa, a jeżeli przegraliście, też grajcie Forsa, w tym, że kupujecie 5-7 plus armor, tak? To wam może dużo ułatwić i możecie naprawdę zabić kogoś i zgarnąć jego broń i zasejwować w następną rundę. A trzecia, zawsze praktycznie możecie grać fulla, więc kupcie jakieś tam akacze, granaty, AWP. Oczywiście Kevlar. Kevlar jest przede wszystkim najważniejszy, bo chciałbym wam jeszcze powiedzieć o tym, że jak nie macie Kevlara, a ktoś do was strzela i wy strzelacie do niego w tym samym momencie, jeżeli on was trafia, wasza postać kieruje pistolet do góry. Pewnie zobaczycie to na rozgrzewce, jak sobie strzelacie w głowę, to cały czas wam unosi celownik do góry. No, więc chciałem wam tylko tyle powiedzieć w tym odcinku. Teraz z wami się żegnam. Do następnej niedzieli na streama. Jeszcze chciałbym was prosić o to, żebyście zostawiali subskrypcje i łapki w górę, bo to naprawdę motywuje. A jeszcze do końca tego roku chcę wbić 50 subskrypcji. Brakuje mi już tylko 10, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zasubskrybowaliście mojego kanału, proszę, zróbcie to w tym momencie, jeżeli to oglądacie. Będę wam bardzo wdzięczny. Jeżeli pojawi mi się ikonka, że mam nowego subskrybenta, automatycznie z góry takim osobom też daję suba. Więc dziękuję za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że pomogłem Silverom 1, jak i nowym graczom, chociaż w tych trzech pierwszych rundach, żeby wiedzieć mniej więcej i się rozpoznać, żeby już, wiecie, wchodzimy na mecz, nieważne czy jestem nowym graczem, jestem unrankedem albo silverem 1, już coś wiem, już jestem mądrzejszy i już mogę wygrać jakąś rundę, więc trzymajcie się ciepło, dzięki za obejrzenie tego materiału, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!